strony Goofy z kanału Jebudą. Proszę Państwa, kontynuujemy. Nie wiem dlaczego z tym gunem zaczynam. Kontynuujemy. Zdychaj szmaciarzu. Going down, mapka 11. Proszę Państwa, z modem Spawn, Path of Damnation. I teraz uwaga, mam dwie rzeczy do zakomunikowania. Pierwsza jest taka, że wyszła dosłownie dzisiaj w nocy nowa wersja tego moda, czyli mam tutaj najnowszą wersję Spawna, jaka istnieje. Nie mam amunicji, oj, nie za dużo. Doktor Cosmo, wow. Doktor Cosmobite właśnie wydał nową wersję. Ryj, chuju. Wow, co to za frajer? Au. Momento, momento. Mogłem zgnieść tego frajera. Co to ja mówiłem? Aha, że mam najnowszą wersję tego moda. No ale oznacza to też, że musiałem cheatem dostać się do tej mapy, na której stanąłem ostatnio, czyli mapki 11. Więc tak naprawdę nie mam całego sprzętu, który miałem ostatnio. Bo na przykład, bo przeszedłem sobie po prostu jeszcze raz mapkę 10, tak żeby nazbierać sprzętu i żeby od mapki 11 już dalej nagrywać z nową wersją tego moda. Aż ty chuju ty. No w sumie. No i problem jest też taki, że trochę amunicji mi brakuje. Niestety. To jest niefajne, powiem szczerze. Ale myślę, że to się nadrobi. Natomiast co jest nowego? Fuck you. A, tutaj prawie mam amunicji teraz, tak? Co jest nowego w nowej wersji Spawna? No, dlaczego uparłem się w ogóle, żeby to aktualizować od razu zamiast... Czekajcie, podleczę się tylko. Dlaczego... No tak, tu nie mam amunicji. Kurwa. Tu mam za to dużo. To się chwali. Tutaj będzie zgniatać chłopaków trochę. Słuchajcie, co doszło? No, doszedł topór Spawna, który jest znany z komiksów. Tak wygląda. Są nowe sprajty pistoletów, ale nie wiem, czy wyłapiecie różnicę, bo jest dosyć subtelna. Jest nowy zupełnie sprite dwururki. Tym razem jest to dwururka z lufami na górze i dole. I można nosić dwie. To też jest nowość. Sympatyczna sprawa, aczkolwiek w tej chwili nie mam jakoś specjalnie dużo amunicji, więc...
I co jeszcze doszło? Jakaś tam kosmetyka chyba. A jeszcze doszło to, to też jest shotgun. To też jest shotgun, guys. Jest bardzo potężny, ale żre amunicję jak popierdolony. I można go też nosić podwójnie. Także Kosmo naprawdę zaszalał. Co jest? A tu się ktoś ostał jeszcze, no nie mogę. Tak by shotguny i w ogóle reszta gunów w tym modzie były za mało potężne. To kurwa on jeszcze potężniejsze gany dorzucił. Wow, 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 to chyba nie był dobry pomysł. Co to za frajer w ogóle? No, więc w każdym razie chciałem mieć nową wersję tego moda już. Więc sobie... tak jak mówię, taki patent ogarnąłem, że trochę scheatowałem, żeby mieć tą nową wersję. Okej. Tu mamy komiksik. Mamy full, wszystko odnowione, jest gitara. I co jeszcze chciałem? Nagram w ciemno oczywiście, jak to zwykle ostatnio u mnie bywa. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 what the fuck, boys? Ej, czy on jest wszędzie, czy ich jest dwóch? Chwila, moment, bo tu czegoś nie ogarniam. O, a ty mi się tu skąd wziąłeś? Nie, nie, nie! Oj, chyba... Moment. Chodź chłopcze, topornę cię pierdolkiem. Okej. Chyba się muszę podleczyć, co? O, cześć frajerzyno. No. I ogólnie rzecz biorąc... Gdzie on jest? Gdzie ten frajer? Tutaj jesteś. Zobaczmy na ile... Wow, fuck! A myślałem, że mam szansę. Dobra, nie mam szans. To trudno. Ogarniemy go inaczej. Patrzcie na to, kurwa. Już będzie na czerwono. O, widzicie, widzicie tego potwora? Ja pierdolę, ja nie wiem, czy... Ile to żre? Czekaj, 53. I wywala tylko dwa. Tylko dwa wywala. Dwa shellsy. Wywala na ten... Ja myślę, że doktor Kosmo... co się dzieje? Aha. Doktor Kosmo chyba trochę przesadził z...
Oj. Wow, wow, wow. Przesadził ze sprzętem, który jest OP w tym modzie, tak sobie myślę. Ja wprawdzie mam dosyć potężne potwory tutaj chwilami, ale mimo wszystko wydaje mi się, że trochę przesadził. Nie wiem, czy to się skompensuje jedno z drugim. Szczerze mówiąc. Tutaj sobie... A, tu tutaj mnie chyba nie powinno być, co? No, chyba nie. W ogóle nie wiem, czy ja tego będę używał, tego. Ty skądś się, chłopcze, wziął? Dobra, jak tam sytuacja? Gdzie ja jeszcze słyszę tych wszystkich pojebów? Może tu? O, cześć. A, i teraz to sobie tu wlazłem na legalu. Ui. Ui. Dobra. Tu wszystko obleciane. Okej. I słuchajcie, druga rzecz, którą chciałem ogłosić, powiedzmy. Jak się mam dostać właściwie do tego? Bo trochę nie wiem. Czy ten przełącznik jeszcze coś robi? Wow, what the fuck, boys? Okej, okay, ale skąd oni wyszli właściwie? Skąd oni kurwa wyszli? What the fuck, boys? Nie kumam czaczy w ogóle. Okej, fajnie, sekrecik, bardzo mi miło. No wszystko pięknie, ale nadal nie ogarniam, gdzie mam iść. No chyba tu, nie tu, przepraszam, tu. Anyway, druga rzecz, którą chciałem ogłosić, jest taka, dlaczego ostatnio w ogóle tak jakoś mało mnie było. Au. Kutas. Ja tu coś ciekawego osiągnąłem. Po co jest to pomieszczenie? Tu już byłem. Kurde, nie ogarniam tej mapy. Przecież wszędzie byłem, guys. Czemu mnie nie było ostatnio? Słuchajcie, podjarałem się tematem gogli VR. Zresztą zainspirował mnie Ikarus, bo tam nagrał filmik o graniu w Dooma VR. Kupił sobie Oculusa Questa 2 i ja sobie też kupiłem Oculusa Questa 2. No i problem w tym, że się chyba za bardzo rozpędziłem i może za dużo go używałem na start, ale jest to chyba niezdrowe na początek, żeby za dużo czasu spędzać w tym VR.
I efekt jest taki, że zrobiłem sobie krzywdę. Coś z oczami konkretnie sobie zrobiłem i mi się teraz nie do końca, że tak powiem, oczy zgrywają ze sobą. Tak jakby mi się coś tam w postrzeganiu popierdoliło. Mam nadzieję, że jest to chwilowe. W każdym razie trochę mi to utrudniało granie. No teraz w sumie stwierdziłem, że jako tako dam radę grać w tego Dooma, więc gram i nagrywam. Ale powiem wam, jeśli będziecie się bawić kiedykolwiek wirtualną rzeczywistością, to kurwa ostrożnie. I nie szalejcie, bo można sobie zrobić kuku. Więc... A tam jest otwarte, jaki ja jestem genialny, kurwa. Więc ostrożnie, guys. Ile z potworów jeszcze? O. A sekret znalazłem, tak? Dobra, to subcio. No to co, kartę mam, no to już pewnie tylko zostały... te potwory, które windy strzegą. Tak to zazwyczaj tu działa. Czyli pewnie tutaj coś będzie. No i piękna akcja. No i dobra. Także powiem wam, no... nie jest idealnie, jeśli chodzi o moje samopoczucie w tej chwili. Tak bym to ujął. Dobra, zrobiłbym jeszcze jakiegoś fajnego screenika. Tylko nie wiem, w którym miejscu. Co tu jest takie charakterystyczne? Nie. To zrobimy. To. No, w każdym razie... mam nadzieję, że wrócę jakoś do normy i mój wzrok też wróci do normy. Bo na razie to od tygodnia nie chcę. Także, no, jest dziwnie trochę. Aczkolwiek tego, co zdążyłem się nacieszyć przez chwilę tym VR-em, zanim mi się tak coś popieprzyło, to powiem wam, że zajebista rzecz. Fajnie się bawiłem. Okej, to jest mapka 11. Widzimy się 12. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.